Witam serdecznie, kochani, w imieniu własnym, w imieniu Danusi. Ona jest w pracy, ja teraz wolne chwile wykorzystuję. Idziemy na zakupy. Strasznie dmucha. Cześć. Strasznie dmucha dzisiaj. Pogoda jest nieciekawa. Wiecie, ja bardziej od takiej pogody jak w tej chwili to wolę po prostu troszeczkę mroziku i trochę śniegu, niż taka chlapa, tak się ubierajcie. Ja się dzisiaj nawet dosyć dobrze przybrałem. Ciepło mi jest, tylko ten wiatr taki nieprzyjemny, tak ten wiatr jest. No i póki co nie pada, więc mi się udało. Plecaczek z tyłu jest. Życzę Wam oczywiście dobrego startu w nowy tydzień. Nie chorujcie, uważajcie na siebie, pijcie dużo herbaty z cytrynką. Stare, sprawdzone sposoby, witamina C. No ja tak jem dwa razy w tygodniu sobie daję. Wcześniej nie daję, ponieważ no ja nie mogę tak za bardzo. Także, ale dwa razy w tygodniu to wiecie, to zawsze. Także nie wychodźcie bez dobrego śniadania, bez kawy i herbaty z cytrynką. Ja piję kawę rano, to od razu wiadomo, bo się z Wami tą kawą witam. Później piję herbatę, zjem coś i do pracy. No i teraz w tej chwili idę szybciutko na zakupy i później znów do pracy. Na chwilę do domu, zagrzeję się i znowu będę musiał wyjść. Kochani, nie wiedziałem, że będzie taki odzew świetnych, bardzo fajnych komentarzy, jeśli chodzi o grupy wyznaniowe, o sekty właściwie można to już nazwać, bo ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, przygotowywując się do tego materiału, jak destrukcyjna jest to sekta tych Świadków Jehowy. Zacząłem czytać, po materiale jeszcze czytałem, odwiedziłem ten kanał, który polecaliście, Światusy. No, bardzo fajni ludzie. Bardzo fajni ludzie, oni właściwie wiedzę mają dużo większą od mojej na ten temat, na temat tej sekty. Wysłuchałem ich trzy materiały, posłuchałem, także dziękuję, moi widzowie będą wiedzieć, komu ja dziękuję, bo były tam kilka komentarzy, było, żebym zaglądnął. No faktycznie, niesamowita wiedza na ten temat, no ale wiecie, oni byli w tej organizacji i z pierwszej ręki mają wiedzę, i to ogromną wiedzę na ten temat, więc myślę, że warto tam zajrzeć, więc ja Was odsyłam do kanału Światusy, bo warto posłuchać bardzo mądre słowa i warto się zastanowić, kochani, nad tym, jeśli ktoś jest w poszukiwaniu Boga, spragniony jest tej wiedzy, wiary i tak jak ja wspomniałem w materiale o tym, że w moim odczuciu, po oglądnięciu teraz tych materiałów, tych byłych członków tej sekty, no myślę, nadal podtrzymuję to, że właściwie ludzie, którzy są bardzo wrażliwi, poddatni na ten grunt, ludzie, którzy są po różnych przejściach życiowych, są właśnie werbowani tam, bo oni nagle bombardują miłością i nagle ta dana osoba widzi, że ktoś się nimi interesuje, że wiecie, że ktoś po prostu chce im pomóc i to odwiezie do lekarza, to pomoże w załatwieniu pracy. Po prostu jest wokół tej jednej osoby wielkie, ogromne zainteresowanie i taka osoba poddatna widzi, oho, no ktoś mnie wreszcie zauważył, dobrzy ludzie. A to się może bardzo źle skończyć, bo wiecie, tam czytałem na tym kanale Światusy, jeden pan napisał, że on ponad 40 lat poświęcił życia dla tej organizacji. Kurczę, wiecie, nieprawdopodobne to jest, naprawdę, ja się wcześniej nie zagłębiałem w ten temat. To jest nieprawdopodobne, że tyle lat człowiek oddał dla jednej organizacji i teraz napisał, że dopiero przejrzał na oczy i żyje pełnią życia, z czego ja się oczywiście bardzo cieszę, bo im więcej ludzi wyzwolonych, no to chyba dobrze, prawda? No bo lepiej przejrzeć na oczy zawczasu niż po 40 latach, kurczę. No ale szacun dla tych osób, które miały na tyle odwagi, bo odejście z takiej organizacji, ich Świadków Jehowy czy innych, jakichś tam zielonoświątkowców i tak dalej, bo tego jest bardzo dużo, czy jakieś tam Bractwo Chrystusowe, w to się już nie zagłębiałem, więc nie podejmuję tematu, bo nie jestem przygotowany. Wiem tylko tyle, że są takie grupy i trzeba o tym często mówić. Ja obiecuję, że chyba będę częściej o tym mówił, bo widzę, że zjawisko jest bardzo szerokie, bardzo poważne i żeby ludzie po prostu nie padli ofiarami, bo ja wcześniej mówiłem, że to są członkowie, nowi członkowie, prawda? No można, myślę, że nikogo nie obrażę, jak powiem, że to nie są nowi członkowie, tylko to są po prostu
ofiary tych ludzi, tych manipulatorów. Nie wiem, skąd mają taką wiedzę, nie wiem. Może ktoś z nich był w służbach specjalnych, tego nie wiem. I potrafi manipulować tłumem, ale wiecie, no to jest przerażające, przerażające. Kochani, uciekam do tego Dino, robię zakupy, bo mnie dzisiaj też czas goni. Także taką króciutką wstawkę chciałem zrobić, przywitać się z wami i pożyczyć wam bezpiecznego, zdrowego początku nowego tygodnia. O, a teraz zmykam do Dino. Dzień dobry, dzień dobry. Przed chwilą się witałem z wami w szorcie. Chciałem wam pokazać, tylko nie wiem, czy mi się uda. Jest jeszcze, proszę bardzo, księżyc. O, jeszcze go przybliżymy troszeczkę. Teraz już ciężko nacelować, ale jest. Tak jest. No to pa, księżycu. Taki nowy dzionek. Taki dzionek u nas. Rozśpiewany. Rozśpiewany, zaraz się będziemy widzieć znowu. Ptaszki, kurczę, aż się wierzyć nie chce, nie? Tak podświerkują. Coś pomyśli, a wrzucił stary materiał. Kurde, na wiosnę ptaszki ćwierkają. No nie, nie, nie. Jest listopad. Sobie tak, kurczę, podświerkują, nie? No, ale czapeczkę, wiecie, musiałem ubrać, no bo... A tam w szorcie powiedziałem przed chwileczką, jak go nagrałem, że jest 8 stopni, tak? No nie jest, 8 stopni 6 jest, przepraszam. Bo sprawdziłem temperaturę, coś mi się to nie podoba, chyba nie 8 stopni. 6 jest, ale chwilę posiedzę i kaweczkę dopiję i zmykam. Także stuk puk kubeczkami. Dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy komentują, którzy nie komentują, bo są tacy, którzy komentują. A są tacy, którzy nie komentują, ale oglądają, bo wiemy o tym, bo nam później o tym piszą. No, kiedyś mnie zaskoczył taki widz, widzka z widzem, którzy napisali do nas maila, że nas oglądają, ale nie zawsze komentują. I zaczęli mówić, co mówiłem we vlogu, a ze 2 miesiące do tyłu. Ja właściwie musiałem sobie to przypomnieć, cofnąłem sobie, czy rzeczywiście tak mówiłem. To wiecie, na tyle materiałów, codziennie się skleja te klatki. Ja już zapomniałem, myślę, a tak, sprawdziłem, zgadzało się, no oglądają. No to jest bardzo miłe, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że padać dzisiaj nie będzie, wczoraj padało, wiało. No a dzisiaj... Zapowiada się, że może będzie ładna pogoda, czego wszystkim wam życzę. Oczywiście się ubierajcie. Ja to zawsze przypominam, żeby się nie przeziębić, bo dzisiaj taki sezon jest, że teraz właściwie, nie dzisiaj, tylko teraz taki sezon jest przeziębieniowy. Także miejcie na to uwagę i baczność i ubierajcie się. A ja teraz uciekam na śniadanko. Danusia już tam w kuchni urzęduje. Kupiła bułeczki, także zaraz pójdę na śniadaneczko. Dzisiaj chyba będziemy razem z Danusią pewno coś nagrywać, bo dzisiaj ma wolne, więc się bardzo, bardzo z tego cieszę. Coś mnie jakieś tutaj, coś mnie gryzie. Powiem wam, że bardzo fajna ta czapka, polecam. Od Kappy. Bardzo, bardzo fajny materiał. Cieplutka, niedroga. Ja jestem z niej bardzo zadowolony, także ją testuję już od ładnych paru dni. Dresiki, które mam na sobie, no to też jestem z nich zadowolony. Bo ja lubię w ogóle taki szary, fajny kolor. Chociaż ja nie wiem, jak to się właściwie nazywa. Czy ten kolor można nazwać szarym? No nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale ja tak go na niego mówię i niech już tak będzie. Lubię po prostu taki kolor. Dobrze się w nim czuję. Także kochani, dobrego, fajnego dzioneczka będziemy składać materiał. Będziemy dla was nagrywać. A wy nas będziecie oglądać i miło komentować, bo te komentarze są bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne. Zdarzają się tam, wiadomo, jakieś raz na jakiś czas jakieś mądrale. No to cóż mam zrobić? No, nie będę się ze całym światem kłócił, albo usuwam, albo blokuję. I to już kiedyś żeśmy z Danusią mówili. Ale prosimy o miłe komentarze. O naprawdę fajne komentarze, gdzie się przyjemnie rozmawia, bo... Tak jak też wspominałem często i przypominam, bo mamy nowych widzów i może nowi widzowie nie wiedzą o tym, że no my się nie zajmujemy ani polityką, ani jakimiś innymi tego typu
rzeczami, wiadomościami ze świata, bo wiecie, my youtuberzy mamy swoje sprawy, a telewizja ma swoje sprawy i ona jest od tego właściwie, nie mówimy tego, co się dzieje na całym świecie, bo ja uważam, że nie ma sensu. Wiecie, jak jest coś wybitnie ważnego, coś naprawdę się stało, można o tym wspomnieć w swoim materiale, na swoim kanale. Ale żeby powielać tematy, które lecą w telewizji na okrągło, ja uważam, że to nie jest zbyt dobry pomysł, bo telewizja ma swoją działkę, my mamy swoją działkę i ja bym chciał, Danusia, również, żeby nasi widzowie sobie po prostu od tego odpoczęli, bo napływ informacji jest tak duży z różnych stron, że nie ma co w ogóle wspominać o tym na kanale, także ja na przykład nie mówię, bo to są sprawy oczywiste dla każdego, wszyscy oglądają wiadomości, serwisy informacyjne, czy czytają gazetę, czy po prostu siedzą w necie i tam jest wszystko najbardziej, co najnowsze, i jeśli chodzi o wiadomości, te, które ja mówię, także o tym nie mówimy, nie ma najmniejszego sensu. Uciekam, kochani, bo jest mi troszeczkę chłodno, do zobaczenia, do później, dziękuję za wspólny poranek, za wspólną kawkę, prawie już dokończyłem, także ja już zmykam, pa. Witamy się z Wami. Witamy serdecznie. Jesteś tam? Cześć, jestem. Piękna pogoda dzisiaj jest u nas, dużo słoneczka. Tak, dzisiaj jest bardzo fajnie na dworze, wróciłam z paznokci. No, kolor jest inny niż Wam pokazuję tutaj w kamerze, nie oddaję tego koloru, zobaczcie. No, zupełnie inny jest, troszeczkę jest ciemniejszy, tak Wam możemy tak powiedzieć. Tak, także wróciłam właśnie, ciemniejszy. Robię obiadek. Obiadek robimy, znaczy wspólnie robimy. Słoneczko nam tam, jak widzicie, świeci, z tamtej strony też świeci. Tak, jest przyjemnie. Kajusia trochę nam się przeziębiła, siedzi w domu od poniedziałku. No. Ja dla niej właśnie robię ćwiartkę z kurczaka, upiekę jej. Tak, a my będziemy mieli co? My mamy gulasz, Kajusia gulaszu nie lubi, ale bałagan Wam pokazałam z tyłu. No, bo akurat jesteśmy w trakcie sprzątania. Tak, właśnie wróciłam, zakupy jakieś tam, wiecie, także bałagan jest. No i co? Robimy dzisiaj, no tak jak mówię, gulasz sobie zjemy z kaszą, co niektórzy z ziemniakami. I co niektórzy z ziemniakami, ja lubię z kaszą. Kajusia zje sobie ćwiartkę z kurczaka z ziemniakami i jeszcze ugotujemy na jutro już rosół, bo jutro jestem w pracy, więc już będziemy mieli... Jutro będę ja nagrywał sam. I co wtedy? Nie wiem. Może kogoś będę się czerwienił. Może kogoś zaprosisz? Nie, zaproszę tą jedną, co mieliśmy ją zapraszać spod Włocławka na kawę. Tomek! Będziesz miał chyba karę dzisiaj. Oj, będę miał karę. Dzisiaj puste gary będą. Bardzo niechętnie. Kochani moi, no trzeba się troszeczkę pośmiać. Paczuszka do nas przyszła, tak, ale to taki, do mnie też przyszła paczuszka. Twoje piękno, nasza misja. Nasza misja, o, i serduszko. Jestem ciekaw, od kogo to serduszko dawno się dostało. Nic. Pozdrawiam, Roman. I to jest paczuszka z Dagomago, czyli zamówiłam sobie Fluid po prostu na Allegro. I przeważnie właśnie u nich zamawiam, o, prezentacja, mój ulubiony. Revlon. Ja tym to się nie znam. Nie znasz się? To nie używasz, Tomek? No nie, ja jedynie tylko lakier do pewności. No, także ten Revlon używam od wielu lat. Jestem zadowolona. I zawsze zamawiam na Allegro. Bo na Allegro kosztuje 25-26 zł, czasami 30. A w sklepie stacjonarnie dużo, dużo, dużo więcej, drożej. No, właśnie. Do mnie też przyszła paczuszka, ale wiecie, ja nie pokazuję dlatego, że większość naszych widzów, moich i Danusi, raczej są tym niezainteresowani, co ja kupuję, więc oszczędzę Wam tego. Ja po prostu Wam powiem, kupiłem sobie nowe aromaty, mam wiśnię, mam czarną porzeczkę i inne takie aromaty plus waty, bo mi się skończyła i dlatego ja nie robiłem swojego unboxingu. No bo... Aromaty plus waty. Aromaty plus waty i już, bez procentów. Tak. Ja teraz tak, wstawię tego kurczaka, tą ćwiartkę, żeby się już piekła, bo już późna godzina. A później rosołek będzie... I tam z tyłu za Tomkiem jest mop stoi. Nie widzę. A jest tutaj. Pioszka, o, tam sobie śpi. Tutaj z ucha mi wystaje. I ja w międzyczasie też sobie ścieram podłogi. Tomek odkurzył wcześniej, żeby tak, wiecie, trochę ogarnąć. Za chwilę pewnie Kinia wróci ze szkoły, także jej też tam pewnie też zje kaszę z sosem, bo
Mięsa to ona nie, niekoniecznie. Nie, sosik, sam sosik. Trzeba brać siteczko i przez siteczko. Ja jej na przykład, jak Danusia jest w pracy, no to ja dla dziewczyn gotuję, to przez siteczko. Bo po prostu nie lubią, no trzeba to uszanować, no i co. Nie mogę jej powiedzieć, powinnaś zjeść na wale, bo zostawi na talerzu. I... Tylko przez siteczko przecedzę ładnie i już. Mięsko zostaje, a sosik idzie na ziemniaczki czy na kaszę. Więc dobrego obiadku Wam życzymy. Przepraszamy, że czekaliście na vloga, ale no nie mieliśmy wczoraj, jak wczoraj już byliśmy tak zmęczeni, nie Danusiu, nie za bardzo mieliśmy moc twórczą, żeby tak, coś nakręcać na dzisiaj, więc dzisiaj nakręcamy. Wczoraj co prawda w pracy nie byłam, ale mieliśmy trochę też spraw takich służbowych, właśnie związanych z Tomka zajęciem na co dzień. Dlatego musieliśmy tam razem iść, trochę podziałać, ale już wszystko opanowaliśmy, także dzisiaj mamy taki troszeczkę luźniejszy dzień. Kajunia sobie odpoczywa, bo przeziębiona, ale tylko przeziębiona, nic tam się złego nie dzieje, kaszel, katar, także mam nadzieję, że za 2-3 dni już się dużo lepiej będzie czuła, chociaż i tak już jest poprawa, już jest dużo lepiej. No. Więc cieszymy się bardzo, że... Cieszymy się bardzo, że idzie ku dobremu. Że idzie ku dobremu. Ku dobremu. Tak. A my teraz kończymy nagrywać, bierzemy się dalej do pracy. Tak, no bo i później jeszcze sobie porozmawiamy. No, jeszcze sobie porozmawiamy. Aha. Bo ja już wcześniej nagrywałem sam, bo nie było akurat Danusi. Jak widzieliście, byłem na zakupach sam, również też nagrywałem. To za 20 minut vloga będzie na pewno. Obiecujemy. No dobra. Nie chorujcie, trzymajcie się zdrowo, a my do pracy idziemy. To my ogarniamy cały ten tutaj... O, ten tutaj, to i tam w kuchni, i myjemy podłogi, machamy. I machamy, i do później. I do później, pa. Kto wyłączy? Ja. O, niech się wyłączy.